Szybkość to jest coś, co definiuje PlayStation 5. Konsolę chcesz włączyć i zrelaksować się przy grze bez zbędnego czekania na załadowanie się ulubionego tytułu. Responsywność nowej konsoli nie pozostawia absolutnie nic do życzenia. Wciskasz jeden przycisk i jesteś w centrum akcji. Zawsze zaczynając nową generację, zwracamy uwagę na podstawowe rzeczy typu grafika, wygląd konsoli, pad i tak dalej. Moc PlayStation 5 wynika jednak z całego doświadczenia obcowania z tym sprzętem. UI, czyli menu główne, zostało mocno odmienione, jednak zrozumienie tego, jak działa, jakie usprawnienia wprowadzono, a przede wszystkim docenienie jakości tych zmian jest odczuwalne bardzo szybko. PlayStation 5 to konsola nowej generacji, a co za tym idzie, mocarne urządzenie. I korzyści z tego czerpać będziemy nie tylko w nowych grach, ale też tytułach z PS4, które ładują się teraz dużo szybciej i działają wydajniej. Warto wrócić do swoich ulubionych pozycji z zeszłej generacji, bo niektóre zyskują w ten sposób drugie życie. Super jest to, że większość gier z PlayStation 4 działa bez żadnego kłopotu na PlayStation 5, a część z nich działa nawet odczuwalnie szybciej już w tej chwili. I na przykład taki ukochany przeze mnie Ghost of Tsushima chodzi w 60 klatkach i to jest naprawdę spoko. Każdy z nas na bank ma swoje ulubione gry z PS4, takie, które na zawsze zostaną w naszej kolekcji i po prostu nie chcemy się z nimi rozstawać. Co jakiś czas wracamy do nich, pomimo że albo mamy już nabite w nich setki godzin, albo je ukończyliśmy, a w niektórych przypadkach nawet kilka razy. A niekiedy chcemy je sobie po prostu przypomnieć lub przeżyć tę przygodę raz jeszcze. Dla mnie takie gry to na przykład Monster Hunter World, Nier Automata, Ghost of Tsushima, God of War, Hitman czy Days Gone. 60 klatek na sekundę powoduje, że nie tylko zyskują one nową jakość, ale dzięki temu możemy je w sumie odkrywać ponownie i cieszyć się nimi nie mniej, a czasami nawet powiedziałbym, że bardziej niż za pierwszym razem. PS5 to świetna konsola, zarówno dla nowych, jak i powracających graczy. Dzięki kompatybilności wstecznej będziecie mogli zagrać nie tylko w najlepsze gry na nową generację sprzętu, ale również w praktycznie wszystkie hity z PlayStation 4. To konsola, na którą wyszło 3000 gier, więc nikomu nie zabraknie powodów do zabawy. Konsola służy nie tylko do grania. Może być twoim domowym centrum rozrywki, gdzie w końcu zobaczysz swoją kolekcję filmów, którą zbierałeś na idealny moment. Teraz jest idealny moment. Odpalaj. Jest też ciekawym dodatkiem do salonu. Choć dla niektórych kontrowersyjny, to jej unikatowy design zebrał wielu zwolenników. Przenosi sprzęt w zupełnie inne czasy i na pierwszy rzut oka nie przypomina czegoś, na czym się gra. Żeby zacząć nagrywanie Full HD albo nawet 4K na PlayStation 5, wystarczy nacisnąć dwa przyciski na padzie. I prawie tak samo szybkie i łatwe jest odpalanie live'a na Twitchu albo YouTubie. Na moment jeszcze wrócę do nowego menu PS5, bo zostało ono zupełnie przebudowane. I faktycznie, trzeba poświęcić moment, aby swobodnie się po nim poruszać. Moim zdaniem droga dostępu do tych najczęściej potrzebnych opcji została znacząco uproszczona względem PS4. Całość oferuje fajne myki, na przykład można sobie od razu ustawić domyślny poziom trudności w grach, czy będziemy korzystać z trybu wydajności, czyli tych 60 FPS-ach, o których mówiłem, czy z trybu rozdzielczości, najczęściej odpalającego w grach ray tracing i obraz w 4K. Czy chcemy, aby język mówiony w grach był zawsze oryginalny, a po polsku tylko napisy? Jest też ustawienie odgórnego inwerta, czyli odwróconego sterowania analogiem w pionie lub w poziomie, no bo wiem, że część graczy woli ten sposób sterowania. No i jedna mega fajna rzecz, w zakładce naszego profilu na karcie gry można zobaczyć, ile w danej grze spędziliśmy łącznie godzin. Z drugiej strony, powiem wam, że widząc niektóre moje wyniki, to nie wiem, czy do końca chciałem być tego świadom. Odświeżony interfejs PS5 to w ogóle temat na cały referat, ale moją ulubioną jego częścią jest wprowadzenie małych poradników wideo, które autorzy gier mogą dołączać do wyzwań, by ułatwić graczom śledzenie swoich postępów i podrzucać im wskazówki dotyczące ich wykonywania. W niskiej cenie mamy sprzęt, który będzie wspierany przez gry przez następne kilka lat. Nawet teraz poprzednia wersja konsoli wciąż przez długi czas będzie dostawać nowe premiery, ale to na PlayStation 5 będziemy uzyskiwać najlepszą jakość i nie będziemy musieli się zastanawiać nad najbardziej optymalną konfiguracją sprzętową, która uciągnie nam najnowsze tytuły. DualSense, który moim zdaniem wygląda naprawdę, naprawdę spoko. Mam to na myśli nie tylko wykonanie i kształt pada, ale też kolorystykę, bo biały kolor to jest coś zupełnie nowego w PlayStation. No i osobiście podoba mi się ten słynny już wzorek z tyłu, wzorek składający się z miniaturowych symboli PlayStation, który dodatkowo jest mega miły w dotyku i powoduje, że pad nie wylatuje z dłoni.
Największą rewolucją jest dla mnie kontroler DualSense, który ewoluuje sposób, w jaki doznajemy rozgrywki. Wibracje to teraz nie tylko wstrząsy całego pada, ale również precyzyjnie ukierunkowane drgania, potrafiące symulować do złudzenia wrażenia tak subtelne, jak chodzenie po różnych typach nawierzchni, czy przesypujący się przez palce piasek. W połączeniu z wbudowanym głośnikiem i adaptywnymi spustami stawiającymi zmienny opór, pozwala on na niespotykany wcześniej realizm. Tego trzeba doznać, żeby to zrozumieć. Długo myślałem, jak to opisać, no bo faktycznie nie są to zwykłe wibracje. Dobrze w sumie ujął to jeden z członków ekipy PS Extra, mówiąc, że jest to opowiadanie historii poprzez kontroler. No i coś w tym jest. Mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach i faktycznie sposób, w jaki DualSense podbija nam doświadczenia płynące z grania, jest czymś zupełnie nowym i dotychczas niespotykanym i czymś, czego jako gracz z wieloletnim stażem jeszcze wcześniej nie doświadczyłem. I to właśnie tego typu rzeczy według mnie definiują pojęcie Next Gen. Czuć wszystko, czuć powierzchnię, po jakiej się przemieszczamy, czy jest to drewno, czy jest to metal, piasek albo błoto. Czuć też to, co dzieje się wokół nas, jak na przykład podmuchy wiatru, krople deszczu, czy gracz uderzający w postać. I to wszystko nie tylko świetnie brzmi, ale też bardzo fajnie współgra to z dźwiękami wydawanymi przez głośniczek w kontrolerze, które summa summarum powodują, że naprawdę czujemy to wszystko. Kolejny powód i znowu wracamy do DualSense'a, ponieważ jest w nim tyle różnych dziwnych, fajnych rzeczy. Mianowicie mam na myśli adaptacyjne spusty, czyli spusty, które stawiają inny opór w zależności od tego, co dzieje się na ekranie. Na przykład kiedy napinamy cięciwy łuku, kiedy strzelamy z karabinu, albo kiedy odpalamy silniki statku kosmicznego. Zawsze czuć to inaczej i ten opór jest naprawdę, naprawdę duży. I ma to duży wpływ na odbiór gry. No i jest też kolekcja kilkunastu najlepszych gier z PS4 dostępnych dla subskrybentów PlayStation Plus na PS5, dzięki której nowi klienci na dzień dobry zapoznać mogą się z tym, co najlepszego do zaoferowania miała zeszła generacja konsol. I na koniec kwestia akcesoriów. Tak jak konsolę wybieramy jako urządzenie, które po wyjęciu z pudełka będzie nam działać, tak tutaj mamy od razu na premierę kamerkę, słuchawki, stację ładującą do padów, dodatkowego pada, albo możemy sobie na przykład kupić pilot do multimediów. Mój ostatni punkt jest związany bardziej z doświadczeniami, które płyną z grania na PS5. Powiem wam, że z konsolami jestem związany niemalże od samego początku. Pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem oryginalnego Sharaka i stałem osłupiały przed telewizorem, podziwiając wtedy niesamowitą grafikę 3D. Dziś wiele lat później jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, jak świetnie wyglądają gry, jednak po odpaleniu PS5 i ukończeniu nowych przygód Astro oraz Milesa Moralesa znów miałem to odczucie co kiedyś, że obcuję z czymś zupełnie świeżym i nowym, jeśli chodzi o gaming. I tak jak mówiłem, grafika, wydajność sprzętu, prędkość działania dzięki dyskowi SSD, haptyka, adaptacyjne triggery, wszystko to składa się na mega dobrą zabawę, której wiem, że też będziecie częścią. Jak tylko PS5 znajdzie się u was w pokoju. Prosty powód, dla którego warto kupić PS5? Demon's Souls na premierę. Więcej słów nie trzeba.